ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Paulina Korson, witam Państwa serdecznie w programie Na Starym Rynku. Dzisiaj moim gościem jest Pan Kazimierz Dąbrowski, burmistrz Zambrowa. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie burmistrzu, mamy nowy rok, nowe plany. Zarząd też uchwalił nowy budżet miasta. Radni uchwalili, prawda? Pierwszy raz od 4 kadencji chyba tak zgodnie udało się radnym uchwalić ten budżet. No myślę, że cieszę się z tego, że jest jednomyślność w Radzie Miasta. Tak jak Pani powiedziała, faktycznie pierwszy raz się zdarzyło, że jednogłośnie radni zagłosowali za tym budżetem. I myślę, że budżet jest na miarę potrzeb i oczekiwań mieszkańców i radnych miasta Zambrowa i powinien być zrealizowany w 100%. A jakie są plany, tak chociaż w skrócie? Myślę, że najważniejsze to są plany, to co mieszkańców, telewizorów interesuje, to są te zadania inwestycyjne i remontowe. Trzeba powiedzieć, że w sumie budżet miasta to jest 55 milionów po stronie wydatków i 54 miliony po stronie dochodów. Na inwestycje przeznaczymy około 10 milionów złotych, co stanowi 16,3% wszystkich wydatków. Także jest to dosyć znacząca kwota, ponieważ już nie sięgamy po środki unijne, bo te inwestycje przy pomocy środków unijnych żeśmy zrealizowali w 2012 roku, także będziemy się posiłkować tylko pieniędzmi z budżetu miasta i dodatkowymi pieniędzmi z Urzędu Marszałkowskiego. Ale jak na budżet bez pieniędzy unijnych jest to znacząca kwota na wydatki inwestycyjne. Co z tych wydatków inwestycyjnych? No, będziemy remontować drugi etap stadionu miejskiego, ponieważ pierwszy etap został już wykonany. Mamy sztuczną nawierzchnię na boisku bocznym ze sztucznym oświetleniem. Teraz trwają prace nad remontem płyty głównej, zadaszeniem, urządzeniem stanowisk dla kibiców, bieżni i całego tego otoczenia. Myślę, że pod koniec tego roku już będzie stadion taki, gdzie kibice będą mogli zasiąść w godnych warunkach. Ponadto będziemy przeznaczać około 5 milionów złotych na drogi, infrastrukturę drogową, to co długo oczekiwana ulica Wiśniowa, jest to jedna ze starszych ulic, gdzie nie ma jeszcze nawierzchni utwardzonej. Również chcemy budować drogę bezpośrednio do terenów przemysłowych, ponieważ inwestorzy, którzy zakupili tam działki przemysłowe, postulowali już od 2-3 lat, żeby była droga bezpośrednia z drogi 63 w kierunku Siedlec na tereny przemysłowe. Ponadto również z programu rozbudowy i rozwoju dróg lokalnych, tak zwanych schetynówek, mamy otrzymać pieniądze na nową ulicę poligonową, która się znajduje między ulicą Mazowiecką a ulicą Poświątną. Także te inwestycje będą znaczące, widoczne. Ponadto chcemy również wybudować nowy plac zabaw dla dzieci na terenie południowej części miasta, części koszarowej, pokoszarowej, ponieważ taki plac zabaw dla części północnej i centralnej żeśmy budowali, a teraz chcemy drugi taki plac wybudować przy ulicy Grunwaldzkiej, ponieważ ten nowy budowany w tamtym roku cieszył się niesłabnącym powodzeniem. Ludzie i dzieci i mieszkańcy byli zadowoleni. Myślę, z całego miasta przychodzili, teraz ta część południowa również będzie miała swój plac zabaw. Ponadto również chcemy przeznaczyć pieniądze na zdrowie. Chcemy zakupić urządzenie laparoskop dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie, ponieważ jest taka potrzeba, jak również przeznaczyć 150 tysięcy na rehabilitację mieszkańców Zambrowa. W
tamtym roku przeznaczyliśmy kwotę 100 tysięcy złotych, ponieważ nie wszyscy mieli dostępność do usług rehabilitacyjnych na odpowiednim poziomie. W tamtym roku to spełniło swoje zadanie, ludzie byli zadowoleni, dlatego w tym roku powielamy to zadanie, dokładamy 50 tysięcy, także w sumie 150 tysięcy będzie dodatkowych na usługi rehabilitacyjne. Myślę, że mieszkańcy Zambrzegu z tego skorzystają. Kwestia realizacji, na pewno w całym roku będziemy monitorować ten budżet i realizować. Ponadto jest jeszcze jedno zadanie nowe, chcemy rozpocząć budowę budynku komunalnego, takiego na 25-30 mieszkań, ale to będzie uzależnione od decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania, następnie dokumentacji i pozwoleń na budowę. Myślę, że nie wcześniej niż w listopadzie, grudniu następnego tego roku byśmy rozpoczęli. Zambrów należy do miast najszybciej rozwijających się w województwie podlaskim. W ciągu ostatniego roku, 2012, została otwarta obwodnica miasta, nowoczesny zakład odzyskiwania odpadów oraz zakład produkcji sprzętu medycznego. Co było takiego decydującego w tak sprawnym i szybkim przeprowadzeniu tych inwestycji? No jeszcze trzeba dodać, że otworzyliśmy Centrum Kultury, które już ma rok czasu. Myślę, że to się skumulowało w ten sposób, ale to wynika z jakiejś bieżącej, systematycznej pracy. Miasto Zambrów samo ma strategię zrównoważonego rozwoju miasta Zambrowa i na podstawie tej strategii co roku są realizowane plany. I między innymi czy Centrum Kultury, czy ten zakład przetwarzania i szkodowania odpadów komunalnych, który w tej chwili już funkcjonuje, był planowany i został zrealizowany. Również obwodnica, chociaż to nie było naszym zadaniem, ale moim zadaniem było lobowanie na rzecz budowy tej obwodnicy miasta Zambrowa, co się udało. W tej chwili przynajmniej 3/4 transportu ciężkiego jedzie trasą obwodnicy, a nie jedzie przez centrum miasta. Mieszkańcy czują ulgę, pewne odprężenie i czują się bezpiecznie. Zmiana jest wielka, prawda? Zmiana jest wielka, odkąd jest obwodnica. Obwodnica dużo dała dla miasta Zambrowa. Zambrów jest właśnie takim miastem, które o zrównoważonym rozwoju. Rozwija się równomiernie w każdych dziedzinach. Nie jest tak, że jedna dziedzina rozwija się szybciej, druga gorzej. Jaki jest sposób na tak dobre zarządzanie miastem? No, trzeba powiedzieć, że tak może się powtórzę, ale to musi być działanie długofalowe, strategiczne. Tego nie można zrobić z miesiąca na miesiąc. To trzeba planować, przygotować, a później wdrożyć w życie. Oczywiście trzeba powiedzieć, że nie wszystko by nam się udało, żeby nie środki zewnętrzne, środki unijne, bo wszystkie te inwestycje, o których mówiłem, były posiłkowane znaczącymi kwotami ze środków unijnych, z sektorowych programów czy z regionalnych programów operacyjnych. Myślę, że w tej chwili już w Zambrowie, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o infrastrukturę społeczną, to mieszkańcy mają z czego wybierać, mają z czym korzystać. No, jak zwykle brakuje tych miejsc pracy, chociaż to, co pani przed chwilą wspomniała, powstaje powoli nowy zakład produkcyjny na terenach przemysłowych jako pierwszy zakład produkcji sprzętu medycznego, który miałem przyjemność i zaszczyt być na otwarciu budynku. W tej chwili trwa wyposażenie i myślę, że w połowie tego roku może rozpocznie się początek produkcji. A wróćmy jeszcze do Centrum Kultury. Piękna wizytówka miasta, a roczny program przedsięwzięć kulturalnych to kilkustronnicowe, bardzo starannie przygotowane wydawnictwo, prawda? Jakie znaczenie dla samorządu ma działalność kulturalna? No myślę, że bardzo duże i podkreśla potrzebę budowy tego budynku, ponieważ zainteresowanie mieszkańców, no nie tylko mieszkańców, ponieważ korzystają z naszej sali kinowej też mieszkańcy powiatu i Zambrowskiego, Ostrowskiego i Łomżyckiego czy Mazowieckiego, biorąc pod uwagę po liczbie odwiedzanych, jest duże zainteresowanie. Oprócz sali kinowej są występy, jest działalność kulturalną, których uczestniczą naprawdę
z dużym zaangażowaniem mieszkańcy Zembrowa. Trzeba podkreślić, że utworzyliśmy Uniwersytet tego Złotego Wieku, Trzeciego Wieku i też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, na który uczestniczy w tej chwili 60-70 osób. Także była to instytucja bardzo potrzebna, na którą mieszkańcy czekali dosyć długo, ale doczekali się i teraz z tego korzystają. Bardzo chętnie korzystają. Bardzo i chętnie często. Korzystają, ponieważ trzeba powiedzieć, że należy chyba z 30 tysięcy ludzi odwiedziło w sumie już kino zambrowskie w ciągu tego roku, a przypominam, otwarcie było w tamtym roku 20 stycznia, także już będziemy mieli niedługo rocznicę. Rocznicę. Może chwalimy cały czas miasto, ale w Zambrowie wszystkie dzieci mają miejsce w przedszkolach, w przedszkolu. Nie ma problemu z tym, prawda? Tak jak w innych miastach. To znaczy, ja się cieszę z jednego, że jeszcze 4-5 lat temu tych miejsc było dosyć dużo wolnych w przedszkolach. W tej chwili od 2 lat jest taki boom przedszkolny i naprawdę tych miejsc jest coraz więcej zajmowanych. I szczerze mówiąc, od 2 lat mamy problemy po prostu, żeby te dzieci wszystkie w jakiś sposób zagospodarować w przedszkolach miasta Zembrowa. Ale udaje się. Ale to dzięki tutaj operatywności dyrektorów przedszkoli, którzy robią różne tutaj rzeczy, żeby wynająć pomieszczenia, bo nie ukrywamy, że nie zwiększamy powierzchni tutaj kubatorowej przedszkoli, ale pewne rozwiązania, które są sprawdzane, ponieważ szkoły niektóre dysponują pomieszczeniami wolnymi i klasy sześciolatki w przedszkoli właśnie funkcjonują w szkołach, a jak również w innych budynkach, ale w sumie te dzieci są zagospodarowane i praktycznie nie ma w Zembrowie rodzica, który by powiedział, że jego dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola. Szkoły też sobie super dają radę, realizują autorskie programy, na przykład takie jak Cyfrowa Szkoła. Uczniowie mają wiele osiągnięć, takich jak na przykład olimpiady przedmiotowe. To są efekty pracy nauczycieli, dyrektorów, ale także intensywne działanie samorządu miasta, prawda? Myślę, że my stwarzamy te warunki, możliwości do rozwoju dzieci i młodzieży, a te zadania dydaktyczne, pedagogiczne wdrażają dyrektorzy wraz z radami pedagogicznymi. Jeśli chodzi o tą cyfrową szkołę, tak dobrze się złożyło, że w tym losowaniu wśród tych 13 szkół, które zostały w tym pilotażu ogólnopolskim, szkoła powstała numer 3 w Zembrowie, do której chodzą dzieci z rodzin, które nie zawsze mogą mieć komputer, ewentualnie korzystać z komputera i to jest ten zaleta plus. W tej chwili trwa wdrażanie tego programu pilotażowego, który potrwa do 2015 roku, ale byłem na otwarciu razem z panem wojewodą. No na pewno jest dużo, jeśli są 2 klasy wyposażone w laptopy, urządzenia multimedialne i też 60 dzieci może pracować naraz przy pomocy systemów komputerowych. No tak, w końcu dzieci to przyszłość, prawda? Miasta i całego kraju. Myślę, że w dzieci, w młodzież trzeba inwestować. To jest inwestycja. Nawet jak nie wszyscy wrócą do Zembrowa, ale przynajmniej część wróci i nas zmieni na naszych miejscach pracy. A jakie pan ma postanowienia albo plany na nowy rok? Może trochę zawodowo, trochę osobiście? To znaczy zawodowo przede wszystkim to, żeby zrealizować, by się udało zrealizować budżet miasta, bo zawsze przy tym wychodzą pewne perturbacje, ponieważ no nie zawsze po przetargu się okazuje, że wykonawca jest solidnym i mamy to doświadczenie, tylko ja, ale moi koledzy samorządowcy, że czasami trzeba się spotkać z takim wykonawcą w sądzie i długo się wsądzić, ponieważ nie wykonał zadania inwestycyjnego dobrze czy bardzo dobrze. I chciałbym, żeby te plany, o których mówiłem, które są zapisane, żeby zostały zrealizowane, ponieważ to robimy dla mieszkańców, żeby ich życie po prostu w tym mieście było coraz lepsze, żeby byli zadowoleni z tego. A osobiście myślę, że
Najważniejsze jest, żebym wrócił do zdrowia, które mnie trochę szwankowało, ponieważ miałem kłopoty nie tyle zdrowotne, ale natury powypadkowej, ale myślę, że rok 2013 spowoduje, że odbuduję swoje zdrowie. I tego panu serdecznie życzę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Kazimierz Dąbrowski, burmistrz Zambrowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.